Siema mordy i wariaty, mówi Spejson. Każdy miał taką opcję sytuacyjną w życiu pewnie, że nie mógł dobudzić pijanego ziomeczka. Dzisiaj będzie parę porad, co zrobić, jak trafi się wam taki przypał na melanżu. Tak się szczęśliwie składa, że mamy tutaj zezgonowanego kawalera. Pierwszy sposób to jest po prostu na antykrysta, czyli bierzemy typa za fraki i miotamy nim jak szatan. Mordo! Wstawaj! Jak to nie działa, to przechodzimy do drugiej metody, tak zwanej na bonusa. No to jest tak, że bierzemy i klepiemy ziomeczka w ryj jak w matę. Ryju! Pobudka! O-o! Nie jest dobrze. Podstawowe sposoby zawiodły. Czyli trzeba zastosować bardziej drastyczne środki. Czyli tak zwaną metodę na królewicza. Czyli jak mamy taką śpiącą królewnę, to żeby się obudziła, potrzebny jest królewicz, co ją pocałuje. Nie ma bata, żeby się po tym nie obudziła. No, ja się trochę brzydzę. Wójtas, chcesz być królewiczem? Chyba cię porąbało. No to jak go ocykniemy? Patrz i podziwiaj. Walu! Polany! Ktoś piwa cały grochów po nocy.